takim bardzo zdolnym pułkownikiem, później generałem. Niektórzy mówią, że to był najzdolniejszy polski oficer właśnie tej wojny polsko-rosyjskiej, to był Ignacy Prądzyński. Ignacy Prądzyński zaproponował uderzenie na korpus wojsk rosyjskich, który no, został zostawiony przez Rosjan właśnie na przedpolach Pragi. Nazywa się to ofensywą wiosenną. Udało mu się w końcu jak gdyby uzyskać zgodę Skrzyńskiego na tą operację. I Polacy uderzają na korpus generała Rozena. Odnoszą dwa zwycięstwa pod Wawrem i Dębem Wielkim. Skrzyniecki zatrzymuje postęp wojsk polskich. Prądzyński wymusza na nim decyzję o kontynuowaniu tej ofensywy. 11 kwietnia, 31 marca mamy zwycięstwo wojsk polskich pod Wawrem i Dębem Wielkim. 11 kwietnia Prądzyński odnosi wspaniałe zwycięstwo pod Iganiami i można było rozbić do końca korpus Rozena, ale Skrzyniecki nie wydał rozkazu. I mamy zmarnowane zwycięstwa. Te polskie zwycięstwa pod Iganiami, Dębem Wielkim, Wawrem, obiły się echem na całym świecie. Opinia publiczna z nami sympatyzowała, ale rządy brytyjski, francuski były bardzo sceptyczne i niechętne, aby zaangażować się w wojnę polsko-rosyjską po stronie Polski. Te wiadomości przerażały również cara Mikołaja, który widzi, że jego oddziały nie mogą się uporać z polskim powstaniem. I na koniec przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie Państwo na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Życzę dobrego dnia.